step into the game. Let's play. Ground game. Mariusz Olkiewicz, IndyCage.pl, za mną dzisiaj Artur Gwóźdź w ten długi weekend. Witam serdecznie. Witam serdecznie, witam was wszystkich serdecznie. No natomiast dla ciebie to ten długi weekend tak średnio najeżdża, no bo tak naprawdę masz galę, więc to żaden długi weekend, dzień jak każdy inny tak naprawdę. Jutro ważenie, sobota gala, tylko taka różnica, że gala w sobotę, a nie w piątek, więc to pewnie na plus. I od tego Babilonu ja bym chciał zacząć tak naprawdę. I kartę walk, żebyś mi zweryfikował, no bo wiem, że tam się działo, ja na pewno tutaj możemy mieć przestarzało bardzo mocno, także sprawdzimy po kolei. To idąc od main eventu, Szymon Rakowicz, Paweł Polityło, tu się nic nie zmienia. Nie, i to jest akurat chyba największa radość, jakby to powiedzieć, największa radość tego, że main event i co-main event się ostały, bo reszta to był dramat. To była najgorsza moja gala, jeśli chodzi o matchmakera, od początku, jak pracuję w Federacji Babilon. No takich rzeczy to ja nie widziałem. To, co się działo, tam wypadali ci, co wchodzili na rezerwowych i chyba dwukrotnie wypadały całe walki, bo dostawałem informację w piątek, że jest kontuzjowany zawodnik, szukałem już zastępstwa, wypadał ten, który miał się z nim bić. Więc no, udało się. Szymon Rakowicz i Paweł Polityło, na który naprawdę ostrzyłem sobie język i bardzo to chciałem, żeby to była walka wieczoru. No i pojedynek z K1, który też jest dla mnie mentalnie dość ciekawy, bo ten Dominik po tych zawirowaniach i tych wszystkich rzeczach związanych z tymi slikami wraca. Pokazał świetny pojedynek już w Tajlandii, no i ma naprzeciwko siebie, uważam, jednego z najlepszych, jak nie najlepszego zawodnika tej kategorii wagowej w Polsce, Rafała Dudka, który w Federacji Babilon przeżywa drugą młodość, bo tak walczącego Rafała Dudka ja dawno nie widziałem. No właśnie, bo czekaliśmy na ten rewanż, liczyłeś ile to już miesięcy, no bo to naprawdę tam było, no to było dużo do powiedzenia ta walka, bardzo duży niedosyt. Tam lekarz przerywa walkę finalnie, no ile to już minęło? Ponad rok chyba, co? Tak. No tak było. To było w zeszłym, chyba faktycznie w zeszłym roku, jak nie później, czy to było może półtora. Muszę dokładnie to zobaczyć, bo to też w takim podobnym okresie, bo na przełomie czerwca była ta opcja związana z walką. Chciałem tego pojedynku, wiesz, żeby do tego pojedynku doszło u nas na Babilonie, no też sentyment do tego, że ta walka wtedy się nie odbyła. No a to też chęć jakaś udowodnienia Dominika i na to liczę. Na to liczę, że on po prostu będzie chciał pokazać się z jak najlepszej strony, no i zmazać tą krytykę tych wszystkich hejterów, którzy po nim naprawdę nie zostawili suchej nitki, bo te ostatnie jego pojedynki, ostatni pojedynek z przeciwnikiem na fejmie, no to był dramatem i nie ma co to ukrywać. Ale już ta Tajlandia pokazała, że nadal w nim jest drzemie diabeł i mi się wydaje, że można to fajnie rozegrać. A znowu Rafał Dudek, no kurczę, zaskakuje. Nie? No to pojedynek w Wieliczce rewelacyjny. Kolejne pojedynki u Tomka, nokauty. Wow. Świetny pojedynek, na który sobie ostrzymy zęby i miejmy nadzieję, że ta gala będzie takim, wiesz, kwintesencją nie tylko MMA, no bo mamy dwie walki też K1. Sprawdziłem na szybko, no to jest ciekawiej niż mi się wydawało. 3 czerwca minie 2 lata. O! No to no właśnie, to widzisz, to nawet 2 lata, to już tak długi czas, no faktycznie, bo rok temu przecież to on bił się w federacjach kwikowych, no masz rację, 2 lata, no, ale zatoczyło koło naprawdę się, no i poczekajmy na tą sobotę. No to, a to ja zapytam od razu ciebie, no bo Dominik jest twoim zawodnikiem od początku praktycznie. To tak. Jaki jest plan na niego? Czy to mają być walki w Babilonie? Ma mieszać, czy nie wiem, do Glory chcecie go wysłać? Czy do MMA? Jaki jest pomysł na Dominika w ogóle po tej walce? Wiesz co, dla mnie najważniejszą rzeczą, żeby pokazał charakter, żeby pokazał, że nadal jest to Dominik Zadora, którego oglądaliśmy walkę z Paweckim, Wierzbickim. Takiego Dominika chciałbym zobaczyć. Jaki plan na niego? No to ta walka pokaże. No, jeżeli pokaże się z dobrej strony, no to ja nie ukrywam, że ja chciałbym pojedynków jego sportowych i chciałbym, żeby on walczył cały czas z bardzo dobrymi zawodnikami. No ale pamiętajmy jedną rzecz, no wiesz, z tych walk sportowych nie naje się, nie? Więc jeżeli będzie możliwość walki, a już jest w świecie flików, no to na pewno do tego dojdzie. Czyli będziemy mieszać. No. Okej, okay. No to przechodzimy do walki. Tu już wiem, że na pewno była zmiana. Adam Muzyka, Marcin Skrzek. Wiesz co, ale ja bym jeszcze poczekał na momencie, bo mi się coś tutaj teraz. Okej. Okay. Poczekałbym na to, żebyśmy mówili walkę wieczoru, bo o niej przeszliśmy się tak. A, okej, dobra, więcej chcesz powiedzieć, niejasne. Tak, dynamicznie do.
Wiesz, ostrzę się bardzo na pojedynek, ja chcę go zobaczyć. Dla mnie uważam, że to będzie wojna na wyniszczenie do granic możliwości. Szymon Rakowicz, chłopak z młodego pokolenia, który walką z Piotrkiem Kasprzakiem udowodnił, że miał w nim ogromny potencjał i naprawdę go nie wolno skreślać. Do tego obydwoje są bardzo podobni gabarytowo, fizycznie, nawet bardzo zbliżony. Podobne style, bardziej mi się wydaje, że Paweł, no to tutaj te zapasy są u niego troszeczkę mocniejsze, ale no Szymon pokazuje, że i gra Plesko wygląda bardzo dobrze. Do tego weźmy pod uwagę, że Paweł się otworzył w tym naprawdę Babilonie, na ostatniej gali KSW też, na te walki w stójce, więc zapowiada się niesamowity wieczór z kategorii 66 kg, no i zmiana mistrza lub And Steel. Jak And Steel, Szymon Rakowicz na pewno, tak jesteśmy dogadani, że będzie szukał jakichś wyzwań z mocniejszymi zawodnikami, a Paweł Polityło ma kontrakt też z nami na dłużej, no a też teraz był w obozie przygotowań Conora McGregora, budował na tym swój PR, fajnie, bo to są, tak jak powiedziałem, jeden i drugi, to są dwaj Chandlerzy polskiego MMA. No, to, że Paweł mu pomógł, to ja w to wierzę, tylko czy Conor sobie pomaga sam pomiędzy tymi treningami z Pawłem, tego już nie wiem. Słuchaj, no, Conor jest tak jak wszystkie Arnoksy, tak się bawi. No jest, znaczy wiadomo, że to nie ma znaczenia dla Pawła, on swoją robotę zrobił, chociaż lekko tam nie miał, bo tam różnica kilogramów jednak jest, no i tam widzieliśmy te wideo, to tam jednak trochę zbierał, no, w tej stójce. No nie, no lał go jak psa, no nie mam co gadać, wiesz, no wziął sobie typ chłopaków, którzy po prostu pasują mu gabarytowo i mają rendap zapaśniczy, który jest podobny do Chandlera, no i tam szykował ten jego middle, znaczy high kick tak wchodził tam, że to jest wow, do tego timingowo, wiesz, słuchaj, McGregor zawsze mi się podobał, już tam co o nim gadają, tego mi się podobał, ma taki luz sobie, ma tą nonszalancję, czasami wiesz, tak jak z Aldo, no to było to wyśmienite i doskonałe, a czasami są walki, które zostają skończone, jak skończył z Khabibem, czy nawet z Natem Diaz, z Diazem, który wszedł za plecy. Uważam, że świetnie dla Pawła, że mógł z nim trenować, że był w cały obóz do niego. Conor zapłacił mu za te przygotowania też, także chłopak mógł sobie normalnie tego potrenować, zyskać troszeczkę na tym. Czy to on zyskał, czy bardziej McGregor? Pewnie bardziej McGregor, ale z drugiej strony no to zawsze Paweł dosyć ma, że był sparring partnerem Conora i może sobie tutaj gdzieś to jakoś więcej pobić. Nie? To prawda, natomiast jak z Pawłem się gada, to sam dobrze wie, że na nim, to na nas robi to takie wrażenie, że on trenuje z Conorem, a dla niego to tak nie do końca, w sensie dla niego to taka norma w sumie. Rozmawiałem z Pawłem, to on mówi, że on coraz częściej tam przychodził na grupę i było wrócił do tych starych czasów, w których było, no bo tak to miał obozy zamknięte i przygotował się tylko sami do stosowywał sobie swoich przeciwników i sparring partnerów, a teraz już tak troszeczkę inaczej się otworzył też na grupę, był bardziej dostępny, więc to też na pewno jakiś progres i zrozumienie tego, że jednak bycie gwiazdą, no to też czasami nie jest dobre przy innych walkach, więc miejmy nadzieję, że zobaczymy McGregora w najlepszej wersji, a tutaj miejmy nadzieję, że ten Paweł Polityło wyciągnął kilka jakichś numerków, wniosków ze sparingu z McGregorem, przerzuci to na walkę z Szymonem Rakowiczem. Z drugiej strony Szymon Rakowicz, górnik, który codziennie rano tak naprawdę zjeżdża o 5 chyba czy 6 rano na tą pierwszą szychtę centralnie na ścianę, pracuje 6 godzin w warunkach ekstremalnych, wraca, pewnie zje obiad, prześpi się godzinkę, dwie i zapieprza na trening. Podziwiam tego chłopaka, naprawdę. To mało kto wie, o nim po prostu to takich ludzi to się podziwia, żeby zapierdalać za przeproszeniem na tak ciężkich warunkach, bo tylko górnicy mogą o tym powiedzieć, co tam się dzieje na dole i w jakich warunkach funkcjonują, a on jest na tej pierwszej ścianie, którą tak naprawdę rozpiłowuje i w maskach, we wszystkim, w temperaturze chyba nie wiem na ilu stopni, ale ogromny szacunek dla tego dzieciaka, że jeszcze jest w stanie być na tak wysokim poziomie. Rewelacyjna walka i uważam, że będziemy o niej naprawdę mówić, nie? I federacje wszystkie powinny w ten dzień, matchmakerzy federacji dużych, oglądać ten pojedynek, bo uważam, że wygrany tego pojedynku jest potencjalnym skalpem, żeby gdzieś go skaperować, no bo to na pewno będzie fenomenalne widowisko. No na to liczę, bo Paweł też w ostatniej walce nie zamulił, no to była najlepsza wasza gala w zeszłym roku, on się do tego bardzo mocno dołożył i naprawdę pokazał, że potrafi. No i kurczę, no może gabarytów na tą 6-6 nie ma, no ale potrafi, no ale wyglądał jak najlepiej odkąd pamiętam, no.
Brawo, no masz rację. No i przede wszystkim też wiesz, do tanga trzeba dwojga, bo Kamil Warzywok też pokazał się z świetnej strony. No widzisz, ten Kamil, będę chciał, żeby on po prostu wrócił, zobaczył z kimś słabszym, no bo miał Polityło, później Majdana, który też jest bardzo mocny. Tak naprawdę Błażej Majdan jest rezerwowym do tej walki był, tak się umówiliśmy. Więc bardzo mu za to dziękuję. Dostanie jakąś walkę szybko, żeby zrobić, ale przede wszystkim będzie czekał, no bo to jest chłopak, który będzie bił się ze zwycięzcą tego pojedynku. Okej. To czekamy, w takim razie czekamy, nie może to starcie, to nie trzeba go w ogóle reklamować w mojej opinii. To przejdźmy w takim razie za tą walkę K1. No i tutaj ta walka muzyka skrzek. Ile z niej zostało? Marcin Skrzek. Marcin Skrzek został. No tutaj było wiele wygibasów, chyba dwóch zawodników. Jeden odmówił, był Francuz, był nawet niezły Serb z dobrym rekordem. Gdzieś to się wszystko wywracało. Na końcu skończyło się na Leonardzie Barbosie, który tak naprawdę czekam, tak naprawdę Mariuszu dzisiaj, żeby doleciało ich dwóch. Jeden dla Sergiusza Zająca, jeden dla Marcina Skrzeka. O 17 powinni lądować, więc jak oni już dojadą do Nowego Targu, będą w hotelu, będę spokojny. No ale to był naprawdę ciężki okres tego. Do tego uważam, że muzyka tutaj troszeczkę pograł z nami do samego końca i ta kontuzja to jest tego, po prostu nawywijał coś i do samego końca chyba w lokalnym środowisku, czyli tam w Nowym Targu w Zakopanem nie jest za bardzo lubiany i chyba sam zrzucił tą walkę, żeby nie było jakiegoś konfliktu. Dla nas nawet dobrze, bo przynajmniej będziemy mieli święty spokój i świetny doping, a nie jakieś wulgaryzmy lub inne rzeczy pod tą stroną, więc chyba nawet rozsądna decyzja jego, że coś takiego, tylko o takich rzeczach się mówi od samego początku, nie ciągnie się tej walki do samego końca, no bo potem ja mam ból głowy i to jest niepotrzebne. No ale miejmy nadzieję, że ten Marcin Skrzek wróci na drogę zwycięstwa, chociaż uważam, że Barbosa, nawet jak przyjedzie na teraz last minut, to był przygotowany. Bo wiem od jego menadżerki, że był tam brany pod uwagę do jakiegoś pojedynku, a z drugiej strony no, dał świetny pojedynek z Kamilem Kraską, nie? I to w kategorii wyższej. Więc to jest zawodnik, który naprawdę może napsuć klimat Marcinowi Skrzekowi. No czyli dobrze go pamiętałem, właśnie walki z Kamilem, Tak. tylko to dobrze, bo tylko ta kategoria, nie byłem przekonany, czy on 70, a to inaczej zapytam, to jaki jest limit tej, czy on robi 70 normalnie? Nie, 73 kaczyłek. No, Mariusz, no muszę wyjść na przecie. No chłopacy przyjeżdżają na raz minę, no to i tak samo przeciwnik Sergiusza Zająca na 95 kg, kaczyłek to obydwoje. No tak się ratuje walki, tak się ratuje na sam koniec w gale, która była oparta na zawodnikach lokalnych i bardzo tego chcieliśmy. Więc no miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze i dzisiaj dolecą i będziemy mieli świetne pojedynki. To kto rywalem Sergiusza jest w takim razie? Bo był Ramon Drum ostatnio. Ramon, jego menadżer dostaną go sztapla pupę. Oczywiście żartuję. No nie, no drama. No powiem ci, pierwszy raz się spotkałem z idiotą, jednym i drugim, którzy jak już nie mieli argumentów, to przyłączyli telefon i nie chcieli rozmawiać. Zapłaciłem, federacja zapłaciła, ja zapłaciłem. Zapłaciła federacja za loty, wszystko było dograne, to wymyślali jakieś historie, wypadek matki, wypadek wujka, jakieś problemy na lotnisku. No co chwilę coś, aż na samym końcu już nie mieli co za przeproszeniem kłamać, no to wzięli, wyłączyli telefony i tak dalej, więc będę przestrzegał wszystkich matchmakerów przed tym menadżerem, bo to jest dramat. No i co? No i wiesz, kolega Barbosy okazało się, że jest jak w teamie, który mógłby wziąć taką walkę. Przyjeżdża tutaj, nie ma jakiegoś bardzo spektakularnego rekordu, ma 1-1, ale niezły parterowiec, więc zobaczymy. Okej. Co my tu mamy dalej? Jacek Kujtkowski, Michał Bednarski. Jacek Kujczkowski, Michał Bednarski, tak, no Marcin Kalata, lokalny bohater Zakopanego, na 2 tygodnie przed operacją, przed walką, po prostu wyzrywa biceps i do tej walki nie dochodzi. Tutaj wielkie podziękowania dla przeciwnika, dla Jacka Kujczkowskiego, który bierze tą walkę na last minute. Nawet miał ostatnią walkę, bo on wygrał, więc tutaj jak się nie zastanawia, dogadaliśmy się tylko o finanse z jego menadżerem też, którego tu pozdrawiam, papajem. No i wiesz, no i udało się. No, mam fajny pojedynek, Michał Bednarski, no wiadomo, no wiesz, wiecznie propsowany chłopak, którego bardzo lubię, który naprawdę jest z Babilonem związany i będzie z Babilonem, za co go też cenię, wiesz, ma swoje marzenia, które pomogę mu zrealizować.
sterować. Tego jego menadżerem jest Artur Ostaszewski, więc tutaj wszystko się zgrywa. A no, Jacek Kujtkowski uważam, że może namieszać i może być to problem dla Michała Bednarskiego, więc ten pojedynek walki ciężkiej będzie naprawdę ekscytujący. No tutaj Jacek ma dodatni rekord. To też nie, w walce ciężkiej to nie takie oczywiste na Babilonie, bo wiemy, jak różnie to bywało, ale tutaj jest dodatni rekord, więc zawsze to też zwraca uwagę, bo Michał no, odbił się po tej przegranej w debiucie. Także no, to jest waga ciężka. No, zwracamy na nią uwagę, bo bieda jest. No, co tu ci mam, Artur, mówić? Ty wiesz najlepiej. Bieda aż piszczy, więc potrzeba, bo sam wiesz, jak wygląda to w KSW. Mamy paru zawodników i dywizję strajkerów. W pozostałych organizacjach prawie nie ma. No może raz tylko tego stadionu nam się ci młodzi gdzieś tam pojawiają, chyba ostatnio młodzi, no Flintstone'a chyba z KSW gdzieś zakontraktowało, tam gdzieś przymierzany jest ten Przemek Kowalczyk, no ten mezalians z MTS-em im jakoś nie wyszedł, bo ten Gleba nie pokazał się z dobrej strony, ale też z drugiej strony, no wiesz, no gdzieś chłopak ma nie fart, to jest, to było ewidentnie, bo te walki gdzieś fajnie wygrywa, zaczyna przeważać, gdzieś popełnia błąd i ten błąd się kończy w taki, a nie inny sposób, więc wiesz, ta waga ciężka jest uboga i to jest trudne, no bo zawodnicy jak wygrają dwa, trzy pojedynki, no to potem dostają sprawdzian, że naprawdę jest jakimś dobrym zawodnikiem i tu się robi problem. Ostatnio Patryk Dubiela też wygrał, więc a też miał przeboje, nawet gdzieś przegrał z Marcinem Sianosem, a Marcin Sianos jak wino, nie, no, trzy walki z rzędu wygrywa, potem przygoda z boksem, do której już pewnie nie wróci. No miejmy nadzieję, że go niedługo zobaczymy, a na pewno go zobaczymy, więc będzie jeszcze wyjaśnił mało latów, więc będzie okej. Okay. No potrzebna ta waga ciężka jak najbardziej, kategoria 93 kg, bo z tymi kategoriami mamy bardzo duży problem, ale ten problem jest, wiesz, sam doskonale, że ten problem jest od lat i to się nie zmienia i pewnie się nie zmieni. No to o tym, to jeszcze o Marcina Sianosa dopytam, bo on w wywiadzie na gorąco, ja to mi tak do głowy nawet nie przyszło go męczyć wtedy, bo byłem przekonany, że on to zniósł ciężej, a on to zniósł tak lekko jak branża MMA, no bo umówmy się, no Artur, w branży MMA tośmy się trochę z tego pośmiali, taka jest prawda, no ja wiem, że odpieprzył i nie ma gadki w ogóle, nie, zrobił kino takie, że hej, ale dla kogoś, kto jest z MMA, to trochę, to, no mnie to trochę bawiło, no, nie będę ukrywał, no. Słuchaj, Marcin w boksie zadał więcej łokciów niż w swojej całej karierze w MMA. No. Wiesz, bo masz rację, no wiesz, jeśli była to sytuacja skandaliczna, no nie ma co rozmawiać, jeśli chodzi o boks. My to podeszliśmy inaczej, bo też znamy wszyscy Marcina Sianosa i wiemy, że w jego głowie jest tyle diabelstwa i tyle demonów, że jak go ten demon gdzieś przyszpili, jest okej. Okay. No ale z drugiej strony w MMA, no to tylko może, no nie wiem, no naprawdę bardzo mocny faul zrobić, który, wiesz, go gdzieś widzimy, no soccer kicka może gdzieś tego, może gdzieś jakieś kopnięcie, palec w oko i tak dalej, ale te inne rzeczy wszystkie są dozwolone i on jest stworzony do MMA i my idźmy w to MMA jeszcze. Ja go nie zamykam w żaden sposób. Tomek Babiloński też powiedział, że jak najbardziej jesteśmy, pomożemy mu, żeby po prostu pokazał się, że jest, wiesz, do MMA jest stworzony, a przygodę z boksem, którą sam odradzałem, zostawił i już nigdy do tej nie wraca. Okej, okay. Bo do czego zmierzałem? Bo to, teraz jak sobie w ogóle myślę, że jak on by kopnął sokera w MMA, to my byśmy się nie śmiali, a to ci z boksu by się pośmiali pewnie. Wiesz, no, jak to jest, medal ma zawsze dwie strony. W tej sytuacji my się śmiejemy, a im nie było do śmiechu, w innej sytuacji będzie podobnie. No, no to, że Marcin Sianos jest nietuzinkowy i to, że Marcin Sianos ma, może przy walce Marcina Sianosa może się wydarzyć wszystko, to też jest fajne. Bo wszyscy będziemy czekać na Marcina Sianosa. Nie, wiesz, wiadomo, tamtą sytuację trzeba wrzucić i za to dostał burę, był w końcu mocno hejtowany i to się też nie ma co dziwić, zapracował na to, ale no ja bym go nie skreślał, bo te trzy zwycięstwa w MMA to chyba dawno nie miał i pokazuje się, że naprawdę on zaczął myśleć w MMA i dzięki temu on naprawdę może wygrać z każdym, nie? No i do tego, bo od tego zacząłem, tylko uciekłem w dygresję o tym obaleniu. On mówił w tym wywiadzie chyba dla Fight Sportu, że no ma oferty z MMA, już ma jedną walkę, w ogóle miał mieć przyklepaną, też tak mówił, że już jedna walka jest na horyzoncie, już coś tam wziął, ale nie frikowa. To no chyba nie odbyła się ta walka, bo nie wiem, co ty o tym wiesz w ogóle? Tak. Mam kilka ofert nawet dla Marcina Sianosa. Jedna już jest dograna, to jest główna, od niej się zaczyna cała sytuacja. Niedługo ją będziemy ogłaszać. Bardzo dobry pojedynek, na którego uważam, że zasłużył. Świetny rywal dla niego. Potem już dogadano, mam kolejną walkę dla niego. Oczywiście były propozycje z Galfrikowych. Rozważaliśmy to, ale
to nie jest jeszcze świat dla Marcina Sianosa i bez sensu, żeby z jego, bo będzie się za mocno denerwował, to wiesz, nie mogłoby się skończyć dobrze. Myśmy ze sprzętem musieli jeździć i ganiać wszystkich tam, no bo wyobraź sobie Marconia, który wyzywa Marcina Sianosa. To ci trzech ochroniarzy, to by go nie zatrzymali, to nie byłoby najmniejszego problemu. Więc nie dajmy sobie spokój. Ja uważam, że mimo swojego wieku Marcin naprawdę jest jeszcze w stanie powalczyć. Wszyscy się śmieją ze mnie, że ja sobie coś takiego w głowie urodziłem, że Marcin Sianos jest jeszcze w stanie wejść do KSW i walczyć z Filem de Frisem. Ja naprawdę w to wierzę. Naprawdę w to wierzę i jeżeli tylko wygra kolejny pojedynek i pokona i tego i pokaże się ze świetnej strony, to ja uważam, że jeszcze może nawet wygrać. Ja to tak trochę nawet się śmieliśmy po tej sytuacji, że Marcin Sianos, to znaczy z perspektywy mojej, czyli osoby, która dla której gale freakowe mogłyby nie istnieć, to myślę, że Marcin mógłby być rodzajem konia trojańskiego, którego można tam wpuścić, żeby po prostu to wszystko od środka zniszczył, no bo trzymanie ci, nie wyobrażam sobie Marcina Sianosa otrzymującego takie obelgi, jakie tam latają w powietrzu, no. Nie, no gdzie, no proszę cię, wybacz, no to chyba nigdy, nie ma o czym rozmawiać. Czyli myślę, że teraz rozbudziliśmy fantazję wśród tych wszystkich szaleńców i oni będą Marcina Sianosa promować, żeby gdzieś zawalczył, ale Marcin Sianos na Epiku, w Pride'zie, na starych zasadach, wow. I po co robić walkę z Barnettem, jak można zrobić The Freeze, Sianos, Pride. No, znaczy tak, Marcin Sianos, Epic Pride, to mi się skleja. Rywal, nie wiem, to już tam do dogrania, ale tak, pomysł sam jest całkiem niezły. Barwny na pewno i na pewno by się tej walce mówiło. Dobrze, wróćmy do karty Babilonu. No więc tak, tu zmiana to wiemy. Sebastian Olszowy, Krzysztof Gaburek. Potencjalnie był Kamil Piątkiewicz. Chłopak z Krakowa, też zresztą tak jak Sebastian Olszowy, więc tutaj wymieniłem kolegów z teamu. Kamil ma duże wsparcie i Asi. Tak jak już wcześniej wspominałem, pozdrawiam tutaj Joannę Jędrzejczyk. Mamy kontakt, ona też, jesteśmy tak dogadani, że część zawodników, których ona tam promuje, będzie umie na Babilonie walczyć. Więc jednym z ich osób jest Kamil Piątkiewicz, jeszcze tam jesteśmy podogadywani na ten, więc miał zawalczyć, zmazać tą porażkę. No niestety gdzieś tam posypało się zdrowie, musi to odczekać, więc zamieniłem na lokalnego zawodnika, też jego kolegę klubowego, wszystko to się zgrało. Gęburek też fajnie, nie zaakceptował drugi pojedynek, więc też bardzo... Bardzo fajne podejście, więc ja się cieszę też wypożyczeniem Svenu, bo chyba on ma kontrakt z Svenem. My tam sobie, jak zauważyliście, z Kubą Borowiczem sobie dobrze radzimy, pożyczamy, bije się teraz Makarowski u nich, wcześniej się bił u mnie Duński. Mamy jeszcze jakieś inne plany na to, żeby gdzieś to mieszać, no bo to wtedy daje nam większe możliwości świetnych pojedynków, które mogłyby nie dojść, a teraz dzięki tej naszej współpracy będziecie mieli tego więcej. Czyli tutaj jest Olszowy, Gaburek, to się zgadza. Kategoria piórkowa oczywiście, kategoria 80, średnia. Krzysztof Pitoń, Mateusz Dominiak. No tak, Krzysztof Piton już kiedyś bił się z Tomkiem Ostrowskim na 2 lata temu, dosłownie. No Tomek Ostrowski miał tam walkę semi-pro, a dzisiaj za chwilę będzie się bił o pas Federacji FEN, mam taką wielką nadzieję. A bo Tomek to jest jeden z moich tych chłopaków, którzy ze mną na co dzień trenują, więc wiesz, bliższy sercu. Ale Krzysiek pokazał się fajnie z tej strony i dostaje tą walkę, debiutuje u siebie na swoich rewirach, lokalny bohater, no nic dodać, nic ująć. A Mateusz Dominiak, no to co, no sparring partner Pawła Pawlaka, Octopus. Przyjeżdża Paweł, przyjeżdża cały skład, wspierają go, wiesz, na stare lata, w cudzysłowie, na stare lata, wiesz, gdzieś chce jeszcze tą przygodę robić, chce walczyć, no wiesz, już miał dwie walki semi-pro, zdecydowaliśmy się na debiut, ogólnie się bił w kategorii 93 kg, ale tak to będzie się bił w kategorii 84 kg, no wiesz, no też jest bardzo dobrze zbudowany, więc może być tam problem z wagą, ale miejmy nadzieję, że jutro sobie z tym wszystkim poradzą. Fajny pojedynek, sam jestem bardzo ciekaw. Okej. I dwie walki semi-pro, jedna catchweight 68, Max Karkula, Filip Kaczorek. Jeszcze bym powiedział o pojedynku wcześniejszym, który dodaliśmy jeszcze, bo to jest pojedynek, zaraz ci powiem, bo mam tutaj gdzieś w dokumentach. Jeszcze mam magiczną czerwoną teczkę. Ja sobie tak pracuję, bo mi jest lepiej. Stanisław Ogorzałek kontra Igor Krukowski, walka w K1, waga ciężka.
Stanisław Ogorzałek to tak naprawdę Tomek na szybko mi go gdzieś wcisnął, żebym tylko gdzieś mu dał walkę z Nowego Sącza. Gdzieś tam kibicowsko fajnie stoi, niby, że ma to wyglądać, zobaczymy, jak to się obroni. A Igor Krukowski był przymierzany jako przeciwnik do Michała Bednarskiego, więc wiesz, gdzieś tam wyraził zgodę, że chce się bić, więc chłopaka nie zostawiłem i mówię, walczy tego. Nie było czasu na MMA, więc robiliśmy K1 pod lokalnego zawodnika. Taka historia. Okej, okay. Dobra, to mamy, czyli to jest dodatkowa walka, to dopiszemy. No i te dwie walki semi-pro, czyli ta, o której wspomniałem, catchweight 68 kilo, Max Karkula, Filip Kaczorek. Kim są panowie? No, lokalni bohaterowie od Wojtka Hołego z Nowego Targu. Mówimy tu o Jaroszu i o Maxie Karkuli. Przekwas jest zawodnikiem chyba też od Szymona Rakowicza z teamu, więc przyjeżdżałem razem. Kolejny przeciwnik, przypomnij mi, bo nie mam przy sobie dokumentów, to jest przeciwnik Maxa Karkuli. Filip Kaczorek, tu jest zapisany. Filip Kaczorek, no to też był brany po prostu na, jakby to powiedzieć, na dodatek, bo tam było inne zestawienie z Dawida Marcinkowskiego, chłopaka zakopanego, to się wszystko też tam powywracało, więc no co, no wiesz, ja te walki z semi-pro zawsze są świetne na Babilonie i z nich tam gdzieś potencjalnie później mam taki zestaw zrobionych zawodników, który gdzieś wpisuje i albo oni później, tak jak Hubert wybierała, debiutują u nas i pną się dalej w swojej karierze, albo gdzieś walczą u nas jeszcze dalej w semi-pro, więc taka jedna walka, jeżeli pokaże się ze świetnej strony, no to jest na pewno dla niego przyszłość w Federacji Babilon. Okej. Okay. No tutaj, jeżeli chodzi o main event, no to nie trzeba zapraszać, ale co do Sergiusza Zająca, to bym chciał zwrócić też uwagę na... No i Dominika Zadory też nie trzeba reklamować tej walki z Dudkiem, w zasadzie całej walki. Ale na Sergiusza Zająca trzeba zwrócić uwagę, bo dobra walka z Bartkiem, teraz kolejne wyzwanie. Ale pytanie jest, czy ty rozmawiałeś, myślałeś o tym, no bo zaraz jak będzie kolejne zwycięstwo, no to zaraz już będzie z tymi rywalami problem. No jest generalnie takie starcie na horyzoncie, które by mogło wyklarować kogoś, no kto pójdzie już naprawdę dalej, albo KSW, albo... Patryk Grabowski? Oczywiście, no. No była rozmowa z Arturem, ale wiesz, no Artur go buduje w Strajfie, a ja buduję Sergiusza w Babilonie. Tak to wygląda i po co mi kanibalizować jeden pojedynek dwóch młodych chłopaków w tej gdzieś u siebie teraz. Oczywiście masz rację, może któryś by wyskoczył bardziej, ale jeszcze mamy szansę. 93 kg naprawdę jest posucha, więc jeden i drugi może się bić o najwyższe cele. Więc uważam, że Artur robi to też dobrze. Ja robię tutaj z Sergiuszem. Jesteśmy z Sergiuszem po słowie, więc wie doskonale, co, jak to wygląda. Ja wam mogę zdradzić dzisiaj taką opcję, że Sergiusz wygrywając pojedynek ten z Brazylijczykiem, przy nim uważam, że nie jest oczywiste, bo mam zapewnienie 100%, że nie przyjął po wypłatę. A wiemy, że Sergiusz jest mocno stójkowy, a jak będzie mieszanina stylów, no to może tutaj zaskoczyć Brazylijczyk. Zresztą nawet już wielokrotnie to mieliśmy w różnych federacjach. No Sergiusz, wygrywając tą walkę, będzie czekał na przeciwnika w Międzyzdrojach, którą będziemy tą galę ogłaszać, będzie w sierpniu. Tam będzie jego przeciwnik. Jeżeli ten przeciwnik wygra, mają walkę o pas Federacji Babilon na jesień. Okay. Taki jest plan ogólny, jeśli chodzi o Sergiusza Zająca, więc wygrywając ten pojedynek, czeka na jesień, a w sierpniu mamy pojedynek jego przeciwnika, przeciwnik wygra i zestawiam ten pojedynek na jesień, w październiku. A nie mieliście takiego pomysłu, czy ty nie miałeś takiego pomysłu, jak trwały te takie, no tak, nazwijmy, nie chciałem powiedzieć fejkowe, ale nie były do końca fejkowe, poszukiwania rywala Tomka Narkuna. No takiego Sergiusza Zająca, jaka jest strata, taka walka? Wiesz co, ale komu to dajemy dobrze? No nie wiem, no Tomek się tam sfokusowali na te, wiesz, budowanie, ale nie, może tak, nie mocne walki, tylko walki bardziej, żeby po prostu zapewnić zielonek kwadracik i żeby go gdzieś tam przepchnąć. A tak jak już rozmawialiśmy, wiesz, rozmawialiśmy z tobą, rozmawiałem z wieloma, czego przykładem jest Contender, czego jest przykładem dojście do UFC, no to matchmakerzy federacji powiedzieli wyraźnie, że do 30 roku życia. Więc wiesz, młodzi prospekci z dobrym rekordem do 30 roku życia, no Tomek no, nie łapie się w tym standardzie, więc będzie mu ciężko dostać się do tej federacji. Myślę, że PFL jest jak najbardziej dla niego stworzone, żeby tam się dostać i powinni w tym kierunku iść. Nie mamy Bellatora, więc powinni w tym kierunku iść. A wiesz, no walki takie, no
to byśmy strzelili w kolano. No wiesz, Patryk Grabowski zbudowany przez Artura w dobrym stylu, dostaje dobrych przeciwników, nawet podobnych, bo Sergiusz Zając miał też podobnych przeciwników, więc oni tak idą delikatnie. Wiesz, chyba nawet, no tak, bo Bartek Bartowicz walczył z Walaskim, Patryk walczył ostatnio z Walaskim, teraz by sobie się można było to przydać. No zobaczymy, wiesz, no posucha jest, więc dajcie nam popracować jednemu i drugiemu, żeby ci zawodnicy zaczęli się bić o najwyższe cele. No wiesz, walka o pas Federacji Babilon to na pewno nie będzie miał spacerku, więc jeżeli tylko to, co założyłem, się mi uda, no to macie świetny pojedynek, jeśli chodzi o kategorię 93 Babilon. No i a propos kontendera, bo nie pamiętam z głowy tego nazwiska, ale to ostatnio to się wczoraj, chyba temat wczoraj, ja to szybko znajdę, no bo mówisz o tym wieku. No i teraz jak tak obserwuję te ostatnie poczynania kontendera, tego zapełniania tych dalszych terminów, to powiem ci, że tak średnio to wygląda generalnie. O, mamy Pat Pytlik, 9-1, Kanadyjczyk, 35 lat, z Andreasem Bergiem Gustafssonem, ma się bić w drugim weekendzie, 20 No sierpnia. widzisz, bo Eisenberg, który był przymierzany kiedyś do Łukasza Sudolskiego i tak dalej, więc jeśli chodzi o takie wszystkie te rzeczy, no to no powiem ci tak, no wiesz, lokalnie no też szukają, nie? Wiesz, no kontender tak naprawdę jest budowany od kwietnia, maja, w tej przełomie zaczynają być oferty, podpisywanie kontraktów, różnych innych rzeczy i budowanie zawodników, więc jeśli chodzi o takie opcje, no to gdzieś może się coś wysypało, może był inny plan, a z drugiej strony Kanada i Stany Zjednoczone, no to jest lokalne podwórko, więc oni tam sobie wymieniają i ci lokalni zawodnicy, lokalni menadżerowie mają zdecydowanie lepiej. Tak jak my na polskim podwórku jesteśmy mocni, czy tam na czeskim, no to tak samo oni są tam, więc tu się tego nie dziwię i wiem, jak rozmawiam, wiem, jak czasami długo czekam na jakieś odpowiedzi, więc tutaj no taka kolej rzeczy, nie? No właśnie, zdziwiony byłem tym 35-latkiem, a to też nie jest, tam jest 9-1 i 9 nokautów, to prawda. Fakt faktem, a gość, z którym przegrał, ma 0-3 w UFC, 0-1 w Bellatorze. No czy to nie jest żaden, chodzi o to, że klasa rywala nie jest jakaś taka potężna i trochę się boję, że już tak ogólnie, że ten kontender nie przestał dowozić takie naprawdę mocne nazwiska, że coś tak zaczyna się to rozwadniać, już sam kontender się rozwadnia. Wiesz co, bo no tak to coś tak się dzieje. Wiesz, ja uważam, że nie wiem dlaczego, ale jednak mi się wydaje, że i w tej kategorii ciężkiej, w tej 93 kg, nie patrzy się wcale na zawodników, na ich walki. Patrzy się na te rekordy i na tą sytuację, która jest zbudowana w topologii Luxardowego i coraz bardziej skłaniam się ku temu, że jak masz dobry rekord z jedną porażką albo zerową porażką, to zaczyna ci się robić furtka pod UFC i czy pokonasz, czego przykładem jest nasz polski zawodnik, tak, Kevin Szatlarski. No, zbudowany rekord na naprawdę ciężkich ogórach i dostaje tą szansę i pokazuje się w fatalnym stylu. No, tak to wygląda. Tak to wygląda i chyba skłaniam się ku temu, że te kategorie są tego, bo już te kategorie niższe, czyli te, gdzie jest odpowiedzialny Sean Shelby, to mamy przykład, że ciężko jest dostać się naszym zawodnikom tam i czego przykładem Kasper Formela, czego przykładem Czarek Oleksiejczuk. Ja wiem sam, bo proponowałem i wiem doskonale, jak był zlustrowany Piotr Kaczak. To naprawdę była lustracja w starym, dobrym stylu, więc wiesz, łącznie z oglądaniem trzech, czterech walk jego i analizowaniem w drugą stronę, więc myślę, że to też zależy od tego, kto jest odpowiedzialny za daną kategorię wagową. No nic, no jest jak jest. Szkoda, że tak to w niektórych przypadkach wygląda, no ale to pewnie wszystkiego też nie wiemy. Chciałbym zapytać Cię o jedną rzecz, a to już tak jakby o Twoją opinię, bo jestem ciekawy. Chodzi o sytuację Maćka Różańskiego i KF MMA. No jesteś menadżerem, jesteś matchmakerem, więc jakby z obu stron jesteś w stanie się wypowiedzieć. Rozumiesz na pewno i Alberta z Maćkiem i KF, i o to chciałbym zapytać, bo zawodnik traci przeciwnika w dniu walki kilka godzin, godzinę, dwie przed. No i jakby pamiętam, że w studio jednak wygląda to, narracja jest trochę taka, że żeby Maciek się nie martwił, że jakoś to załatwimy. Chyba nie wiem, czy Leszek Dudek nawet w tym, jako prowadzący studio, nie zapytał, czy będzie rekompensata za tę walkę finansowa, czy jakiś zwrot kosztów za przygotowania. No mija trochę czasu, okazuje się, że nie będzie ani grosza z tego, no bo nie było tego w umowie. Wiadomo, papier, rzecz święta, ja to wszystko rozumiemy. Natomiast no mi się wydawało, że mamy taki jakiś, no że
wypadałoby to jednak trochę inaczej załatwić. Jakie, to jest moja oczywiście opinia, bo papier rzecz święta, nie ma gadki. Natomiast no, wydaje mi się, że w sytuacji, w której Maciek robi wagę, jest dzień po, nawadnia się, wraca, zakłada, to jest otejpowany chyba tak naprawdę w ogóle i gotowy do wyjścia do walki, rywal nie może do niej wyjść i Maćkowi jest no, niewypłacone ani złotówka, bo nie było tego w umowie. Gdzieś w mediach społecznościowych organizacja za pośrednictwem oficjalnego konta mówi, że między innymi, że Artur chyba Ostaszewski, tak, chyba Artura Ostaszewskiego chodziło, że potrafi zabezpieczyć to w przypadku Sylwka Millera, że gdyby nie doszło, no to będzie wypłata. Jak byś to skomentował, tą sytuację? Już ci powiem, jakbym to skomentował. Mieliśmy identyczną sytuację z Łukaszem Sudolskim. Pamiętasz? A, faktycznie, tak, tak, tak. Przecież Norwek dostał coś z jelitami, skurcze i nie wyszedł w dzień walki. Wszystko było dobrze po ważeniu, wszystkie rzeczy były dograne. W dzień walki nie dochodzi do tego. Łukasz dowiaduje się w momencie tejpowania, że do tej walki nie dochodzi. Co robi Tomasz Babiloński, Przemek Krok? Ani razu nie było możliwości, że on nie dostanie pieniędzy. Wypłacili mu pieniądze, oczywiście my mamy ten okres oczekiwania dość dłuższy, bo on wychodzi koło tam 30 paru dni, nieraz więcej, tak jest, no bo tak wiesz, chodzą faktury między federacjami, telewizją i różnymi innymi rzeczami, czego też zawsze zawodnikom tłumaczymy, ale zawsze każde pieniądze zostały w Federacji Babilon przy tego. I tutaj Przemek i Tomek stanęli na wysokości zadania i Łukasz Tudorski to może potwierdzić, otrzymał takie wynagrodzenie. No nie, no musi dostać takie wynagrodzenie, to wiesz, dżentelmeńsko, z czystego szacunku, z czasu przygotowań, z tego co chłopak zrobił, że windował to walki do samego końca, chciał walczyć, to nie jego wina, powinien otrzymać pieniądze, to nie ma kategorycznie sytuacja. My to w Babilonie zrobiliśmy, teraz mam podobną sytuację w Federacji KSW. Dawid Kasperski, wypada główka, Głowacki wypada z walki, jest 2 tygodnie do walki. Federacja KSW mówi, że nie ma targetu na jakiegoś nowego przeciwnika dla Dawida. Woleliby tą walkę przełożyć na kolejny tam za jakiś czas, żeby ten pojedynek doszedł do skutku, bo ten pojedynek elektryzuje ciebie, mnie i każdy by chciał zobaczyć ten pojedynek niż branie kogoś innego. I rozmawiamy i od razu co było, to Wojek zaproponował gratyfikację finansową za przygotowania. Czyli się tam się dogadujemy, żeby była ciut większa, bo te przygotowania to były 2 tygodnie do samego końca zostały, tak naprawdę zostało, wiesz, też od sponsorów pieniążki i inne rzeczy. Myślę, że z tym nie będzie problemu, bo akurat jeśli chodzi o KSW, tutaj od razu było powiedziane, że tak, oczywiście jak najbardziej gratyfikujemy. Tak to powinno wyglądać. Tak działają profesjonalne federacje i dbają o swoich zawodników. Jeżeli chcesz, żeby ten zawodnik był u ciebie i ten zawodnik cię dalej szanował, no to trzeba podejść w taki sposób, no bo to tak naprawdę jemu się te pieniądze należą. No też tak mi się właśnie wydawało zawsze, że takie rzeczy, no że są rzeczy, których nie trzeba w umowie ujmować, no ale teraz wiemy, że po tej sytuacji we wszystkich umowach będzie to wpisane, każdy menadżer będzie to wpisywał, no. No wiesz, no Artur jest przebiegłym menadżerem, pozdrawiam cię, więc wiesz, no umie to zapewnie, no wiesz, ma już tych umów kilkadziesiąt, zawsze gdzieś tam zabezpieczasz się tak od różnych rzeczy, wiem, że w naszych umowach z Babilonem też tam jakiś zawsze powpisywał cuda i bianki, no kurczę, no to tylko świadczy, że robi dobrą robotę i tak to wygląda. No z drugiej strony, wiesz, no, Albert wchodzi w ten świat, no i nawet jak nie miał takiej umowy, no to już nie róby jaj, no wiesz, ten chłopak musi dostać za to pieniądze. Nie wolno tego schować pod dywan. Albo rozwiążcie kontrakt, no bo dlaczego? Dlaczego tak ma to wyglądać, jeżeli on wszystko, co mógł zrobić, zrobił? Oczywiście, to nie jest też wina federacji. No bo ten zawodnik tam chyba to mówisz w ostatni dzień, tak? W ten sam dzień gdzieś tam nie dojechał, czy coś nie zrobił i tak dalej. No okay, w szatni podczas rozgrzewki coś się stało i nie wyszedł. No, podobna sytuacja była chyba też na Fenie w przypadku walki Łukasza Harzyckiego, bo Dominik się tam bił. Też była taka opcja i mi się wydaje, że Fen też wypłacił pieniądze Harzyckiemu. Trzeba było się dowiedzieć, ale no wiesz, no taki kurczę szacunek, taka jakby powiedzieć normalność, ludzkość, bycie człowiekiem, bycie normalnym, czy tego, taką mieć tą federację i tego, no kurczę, no należą ci się te pieniądze, jak wiesz, nie? Trzeba to wszystko zestawić i dać, uważam, że wielki błąd federacji, ale miejmy nadzieję, że się dogadają. No tak, bo to przede wszystkim PR-owo moim zdaniem po prostu źle wygląda i najzwyczajniej w świecie, dlatego powinni to inaczej załatwić. Jak jesteśmy przy tej gali w Olsztynie, to zapytam w takim razie, no bo rozmawialiśmy o panu Kuczmarskim, że masz propozycję, że jak coś, to ten, no nie wszedł za Tymka, czy nie wszedł tam, gdzie wszedł Tymek Łopaczyk, no ale finalnie i tak ląduje na karcie wag, że i Tymek Łopaczyk
Haczyk i Kuczmarski znajdują się, wchodzi za sieksę do Francuza, nie przypomnę sobie teraz nazwiska. No, jak dużej jego kalibru to będzie wyzwanie dla niego i czy kontrakt jest wielowalkowy, czy od tej walki wszystko zależy? Wszystko od tej walki zależy. Wiesz, to akurat tak, jeśli chodzi o Turyńskiego, Kasperskiego, to są podobnie, tak to wygląda. Dostają szansę od Federacji KSW, ja tą szansę im załatwiam. Dostają szansę, ale to wszystko, co oni są w stanie zrobić, to muszą zrobić w klatce. Dawid ma podobną sytuację. Jest to na pewno jakieś wyzwanie, bo to jest na pewno przeciwnik, który był w pełnych przygotowaniach. Dawid tych pełnych przygotowań nie miał takich, jakbyśmy może chcieli, łącznie z jego trenerem Michałem Michalskim. Ale to jest młody chłopak, on ma 21 lat, on ma rekord 5-0, on jest niepokonany, on rośnie mi z każdym kolejnym miesiącem i naprawdę będziemy mieli z niego pożytek, bo to będzie świetny zawodnik i miejmy nadzieję, że tą walkę on potwierdzi moje słowa i da pojedynek, który pozwoli Federacji KSW dać mu nowy kontrakt na dłuższy czas, bo na to będzie zasługiwał, dając świetne widowisko. Boję się tylko troszeczkę, że może jednak rozpiąć to, że to jest jednak KSW i Olsztyn, a on pochodzi z Olsztyna, to jest jego rodzinne miasto. On trenował cały czas w Arachionie, to z Pawłem Derlaczem i Szymonem Mańkowskim rozpoczynali tą karierę i u nich trenował, był też cały czas z Kubą Wikłaczem, jest takimi kolegami, dlatego też go nie przymierzaliśmy do Diana Zielińskiego, jak wypadł Krakus. No i wiesz, tak, TKSW, ale TKSW jest marzeniem wszystkich tych dzieciaków tak naprawdę w Polsce i jeżeli on dostaje taką szansę, a ja jako menadżer zrobiłem taki majstersztyk, że on ląduje na tej karcie i też dziękuję Federacji, a przede wszystkim Wojkowi, że mi zaufał, a ja mam nadzieję, że ufając Dawidowi, Dawid da pojedynek taki, że będziecie o nim mówić, że tego chłopaka warto mieć w KSW i KSW zostawcie go. No i to tam jest też, zdaje się, bardzo, on jest bardzo, bardzo młodym zawodnikiem chyba. 21 lat. No właśnie, no właśnie. No kurczę, 21 lat i 5-0 rekord. No rozwija się naprawdę fenomenalnie. No jest głównym partnerem, ale też Dawida Michała Michalskiego. Mam go na co dzień u siebie w klubie. On ze mną trenuje cały czas. Też się z nim kulam, też z nim czasami coś zrobię. Wiem, jak on urósł od czasu, jak przyszedł do nas do Samuraja. I tak naprawdę ja go wziąłem, jak miał rekord 1-0, zbudowałem go na 5-0 i dzisiaj z Federacji KSW będzie się biło o pozostanie, o świetny pojedynek. Czego więcej? Wiesz, no, ja jestem, jeśli menadżer, jestem spełniony. Jest to świetna robota. On też dużo dał roboty, bo wygrał, dał mi argumenty do tego, żeby doszedł do tej federacji, a teraz tylko musi to, co o nim mówię i co wszyscy o nim mówią w koło, musi to tylko potwierdzić i będziemy to widzieć już za tydzień. No właśnie, bo 7 czerwca gala KSW, no 8 czerwca miało dojść do walki, która miała, jak to powiedział Wojek, zmienić oblicze polskich sportów walki. Mam to oczywiście z przymrużeniem oka, chodzi o niestety nie o Stadion Eden, tylko chodziło o Piotrka Żyłę, no ale skoczek narciarski tym razem nie ma czasu na obijanie się, a tak poważnie Patryk Kinc, o niego chciałem zapytać. Tam ja nie mam jakby, bo tam jest za dużo screenów, które musiałbym z palca przetłumaczać z czeskiego na polski, tam jest duże zamieszanie, jakiś pokazuje, jakiś Matej pokazuje papierami, jakimi rzuca, kontraktami, Czepow to zamieszany, Penas, teraz jak wchodzi, no tam jest straszne, jakby ty Petrowe, może weź mi to spróbuj jakoś wytłumaczyć, co tam się wydarzyło. Dobrze, już się mówię. Pierwsze co jest, to jest najgorsza sytuacja dla mnie. Patryk Kinc wypada z powodu kontuzji. Wcześniej już walczył z tą kontuzją, nie dowiózł jej i chciał walczyć. Niestety tak, była taka decyzja lekarza, żeby się wycofać. No i co się dzieje dalej? Od razu jak Patryk mi zgłosił, że jest kontuzjowany, wiadomo co ja robię, nie? Piotruś, memory fight, siara, Piotruś, jedziemy. No Piotrek jak zawsze, wiesz, z wyrol to mówi dobra. Niech dadzą coś więcej hajsu, mogę i napierdalać. więc Piotrek, to jest krótka, szybka decyzja, więc zgłosiłem go, no ale no, Andrzej mi nie odpisał nowotny, że wiesz, no, że dziękuję, że chcecie pomóc, ale mamy tam jakiś inny pomysł, dajcie nam chwilę i tego. No i co się dzieje dalej? No i mają zestawić, Cepo miał być tym rezerwowym. No ale Penas niby nie chce walczyć z Cepo. Czy znowu my zaproponowaliśmy, żeby nie walczył z Cepą Piotruś, tylko z Penasem. No ale Penas przekazuje informacje gdzieś tutaj przez media społecznościowe, że on nie dostał propozycji odnośnie Piotrka Wawrzyniaka. Z drugiej strony nie mam tak dokładnie tego pojęcia, czy Penas nie chce walczyć z Cepą, czy Cepo z Penasem.
Nie mam się tego. W każdym razie na moje oni zdejmą w ogóle ten pojedynek i do takiego pojedynku nie dojdzie. A Penas chce chyba odejść z oktagonu, z tego co mam informacje, ale to są takie, wiesz, informacje jak to niepotwierdzone, więc tylko tak gdzieś mi tam się w kuluarach robiło, że coś tam się dzieje nie tak i mają jakiś dość duży problem, jeśli chodzi o to zestawienie i o tą kategorię wagową. Okej, no dobra. To inaczej, a to w takim razie, bo wiemy, że chyba wczoraj w Oktagonie o tym mówiłeś, że ogłoszenie walki Piotrka będzie na 8 czerwca? Tak. Okej. A co z Patrykiem w takim razie? W sensie chodzi mi o kontuzję, co tam się wydarzyło? Wiesz co, no nie wiem, czy mogę o tym mówić. To była przewlekła kontuzja, gdzieś mu się ona odnowiła i czekamy za decyzją, jak długo potrwa jego rehabilitacja. Okej, czyli jeżeli chodzi o jego powrót, to wszystko w ogóle nie wiadomo na razie. Będziemy celować we Frankfurt. Okej, no ze stadionu na stadion, troszkę większy. A to tak zapytam Cię, bo już rozmawialiśmy o tym, ale ta liczba się zmienia. Tam już jest 40 tysięcy sprzedanych biletów, także chyba rozmawiamy o komplecie, o formalności. No i chyba się zapowiada, że przebiją KSW, jak tam dostawią parę krzesełek. Co, poczekajmy, no wiesz, no, ta końcówka i te tysiące w końcowej fazie są najgorsze do zapełnienia, no, zawsze można rozdać i mieć ten rekord. I myślę, że wiesz, Oktagon jest bardzo mocny na rynku niemieckim. Pamiętajmy też te zestawienia, które robią i ci zawodnicy, którzy tam są, no to jednak zapełniają, mają swoich wiernych kibiców i nie tylko, mają dobry PR. Gdzieś ten Oktagon znalazł sposób na to, żeby zapełniać te hale i tak jak ty chyba już to kiedyś mówiłeś, ale też rozmawiałem z Andrejem, no to mają na to sposób. Docierają do tego klienta, ten klient się cieszy, przychodzi na te gale, gdzieś jest gloryfikowany. Więc no, urosła duża siła, która wiesz, gdzieś mocno daje, wiesz, buduje ten swój market i te swoje walki. Jestem ciekaw sam, jak to się będzie rozwijało. No, finansowo, no to tutaj, jakby to powiedzieć, finansowo, no to KSW nadal jest, wygląda to lepiej. Może nie do końca, może tak. Nadal to gdzieś te pojedynki i te wiesz, w kuluarach, te mieszaniny między Oktagonem a KSW będą się działy, no bo to są dwie duże federacje w Europie, które gdzieś ci zawodnicy będą szukać, jak nie będzie tu, będą szukać tam podejść, no, jednak jak wiesz, że jest ten stadion, to gdzieś w głowie się robi, kurczę, jak tego chciałbym tam być, chciałbym tam zawalczyć, więc tutaj się zaczyna już dziać, że jednak oni umieją przyciągnąć tego klienta, nie tego klienta, bo też zawodników. To prawda. No dobrze, i tu mamy ostatni temat, czyli Adrian Bartos Bartosiński, gwiazda ostatnich tygodni. Powiem Ci, że myśmy już nie wiedzieliśmy już o czym pisać, o czym nie pisać, czy poczekać na kolejną odpowiedź, czy już publikować nową. No naprawdę jakby dostarczył nam oczywiście odsłon, oczywiście kontentu, oczywiście dużo emocji w swoim stylu, więc no było różnie, no bo wiadomo, że pewne jakby, że to się działy różne rzeczy na przestrzeni tych tygodni. To może ja bym zaczął od, jeden to wątek szybko otworzę i szybko go zamkniemy chyba niestety. Chodzi oczywiście o ofertę z Bellatora. Wczoraj w Oktagonie powiedziałeś, że za ofertę odpowiedzialny jest Łukasz Orzeł. Ja jestem w stałym kontakcie z Łukaszem, ale no nie zajął stanowiska w tej sprawie. Może zajmie stanowisko, no bo ta oferta wyszła od niego i ja wiem, że taka oferta była i na pewno to potwierdzi, na 100%. No mi nie potwierdził, nie, jakby nie, jakby chyba chodzi o bardziej, no nie chcę za niego też wypowiadać, no powiedział po prostu, że nie ma dla mnie oficjalnego stanowiska, bo poprosiłem go jakby w trakcie rozmowy, bo powiedziałem, że w trakcie waszego live'a od razu do niego napisałem, bo zasugerowałeś coś takiego, że to akurat do chłopakom, no ale no jakby poczułem się, bo jestem akurat z nim w kontakcie. No ale wyszło, że... Ja nie sugerowałem, taka jest prawda, więc na 100% Łukasz Orzeł tą prawdę potwierdzi. Zobaczycie, możesz zadzwonić do niego, może nie miał czasu, albo może chciał to stanowisko gdzieś przedyskutować, więc myślę, że tego tak, była ta oferta, co do pieniędzy nie będę mówił, bo to nie na tym to polega. No wiesz, no, te oferty są zawsze, no, to zainteresowanie Adrianem Bartosińskim jest, no jakby nie miało być. Niepokonany zawodnik, młody, perspektywiczny, z rekordem 16-0, czy tam 15-14 w danym momencie. Na rynku europejskim, światowym jest to osoba pożądana w każdej federacji. I to nie podlega żadnej dyskusji. Każdy, gdziekolwiek chce, chciałby być Adrian, tam go wezmę.
Tylko teraz zależy, jakie będą chcieli dać pieniądze. To jest proste i logiczne, no ale wyobraź sobie, no masz 77 kg, jeden z najlepszych kategorii, gdzie jest mocno postrzegana chłopaka, który jest niepokonany, jest mistrzem KSW. No to zawsze tak będzie, że każdy matchmaker, każdy szef by chciał takiego zawodnika u siebie, a co do finansów, no to jest kwestia moja i rozmawiania na tego, no ale my tutaj wszystko sobie dewagujemy i tak dalej. My jesteśmy związani kontraktem z Federacją KSW. Oczywiście są gorsze dni, jest napięcie, jest kłótnia kochanków. Mamy spotkanie. Po Babilonie jadę do federacji, będzie Martin, będzie Wojek, będzie Maciek może, będziemy my, usiądziemy, porozmawiamy. My wyrzucimy wszystko, co mamy do nich, oni wyrzucą wszystko, co mamy do nas. Jeżeli znajdziemy wspólny język, to się dogadamy. Tak to wygląda. Jeżeli nie znajdziemy wspólnego języka, to się nie dogadamy. Będzie jak będzie. Ale no, jest rozmowa, no, jesteśmy dorosłymi ludźmi, nadal jesteśmy kontraktem związani z federacją. Ja nie uważam, że troszeczkę za bardzo rozmuchana ta cała sytuacja. My mamy swoje argumenty, zresztą o których mówiłem. Nie będę też już do tego wracał, no bo wiesz, to co, że wiesz, to jest MMA, to nie jest K1 ani Gronda. Podaje w ostatniej fazie przeciwnik, nie może spod niego wyjść, robi z nim co chce do trzeciej rundy, w trzeciej rundzie się gdzieś już ma chwilę słabości, pokazuje geniusz i podaje w fenomenalny sposób, który rzadko kto robi, nawet w dzisiejszym MMA. Jest knomny oczywiście, jest pewny siebie, świetnie działa w mediach, ma wszystkie argumenty ku temu, żeby zarabiać dobre pieniądze i być też flagowym okrętem Federacji KSW, więc KSW też pewnie o tym wie, Martin też doskonale wie. Oczywiście powiedział, że to jest biznes i każdy biznes musi się zgadzać i im, i nam, i po to są te rozmowy, wiesz, no oczywiście są pewne słowa, które padły i to są mocne słowa i uważam, że nie przystoi tego robić. Tutaj to gdzieś siedzi z tyłu głowy. Mówimy tutaj o tym, co się wydarzyło w Gdańsku i tego Maciek później przeprosił. Próbował przeprosić w klatka po klatce, gdzieś swoimi słowami do tego dochodził. No spokojnie, no wiesz, no po to jest to spotkanie, tak? Wiesz, mogę ci powiedzieć więcej, jak wyjdę w poniedziałek z biura KSW i jebdę drzwiami, albo po prostu wyjdę w fanfarach i będziemy na bujance przechodzić przez Warszawę i będziemy szczęśliwymi ludźmi. To wszystko, taka jest praca, to jest nasza praca tego. Adrian mówi o tym dość głośno, bo walczy też o swoje, wiesz, jest pewny swojego, chce zarabiać duże pieniądze, uważa, że za to zasługuje, federacja może tego nie podzielać, no ale po to są też te spotkanie, też chcemy specyfikować, jak mają wyglądać te relacje, co mamy, jak mamy między sobą działać i uważam, że jesteśmy na drodze do tego, żeby to jakoś fajnie spiąć i myślę, że byłoby wielką głupotą, gdyby Federacja KSW zrezygnowała z usług Adriana Bartosiewskiego. Mhm. Ja tak na tą sytuację już po czasie trochę patrzę, to mi się jednak wydaje, że poza tym, co powiedział Maciek, albo w sumie nie co powiedział, tylko w którym momencie to powiedział, w trakcie walki, to było w trzeciej rundzie, czy pomiędzy drugą a trzecią rundą, to jakby to w sumie wypowiedział się nawet w wywiadzie, że mu się walka nie podobała i tak dalej, i tak dalej, no to przecież to nic, no to nic złego, no każdy może mu się coś podobać, może się nie podobać. Oni są właścicielami, to są, wiesz, pracodawcy, mogą powiedzieć wszystko. Są też ludźmi i fanami tak naprawdę przecież, no kochają ten sport, tworzą go od tylu lat, więc wydaje mi się, że później to zaczęło się trochę o taki ping-pong robić, trochę od słowa do słowa i to nabrało, zrobiła się taka trochę kula śnieżna, bo na samym końcu to tak, Adrian wygrał przed czasem, dostał bonus, jest w top 10 tych akcji, nie złamał żadnych warunków kontraktu, to nie do końca wiem, gdzie jest problem w sumie, tak naprawdę poza, chodzi po prostu, że doszło do jakichś napięć niezwiązanych z kontraktem między organizacją a zawodnikiem, albo teamem zawodnika. Wiesz co, no napięcia, wiesz, gdzieś wcześniej, one są gdzieś, to gdzieś zawsze, wiesz, w tej końcowej fazie, gdzie będziemy rozmawiać o pieniądzach, te napięcia będą zawsze, z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, no Maciek czy Martin mogą mieć krytykę, każdą mogą powiedzieć, że im się nie podobało, bo taka jest ich wola, prawda i mogą robić co tego, tylko gdzie i kiedy, w którym momencie i w jaki sposób.
a ten sposób uważam, że nie był okej. Ja byłem tam, ja to widziałem. Siedzieliśmy z radia nad żoną przy klatce i słyszałem wszystko doskonale. Więc wiesz, no to, co jeszcze było powiedziane do narożnika i później, co było po drugiej stronie, tam, gdzie my siedzieliśmy, więc wiesz, no można wszystko obierać, wiesz, tego. Można mieć pretensje do Adriana, że gdzieś tam w twitterowym piekiełku się przekomarzał i kąśliwie ugryzł, że main event to taka płaca, jaki main event, więc wiesz, no, wiesz, on jest taki, no przecież my go znamy z tego, że tym twitterem eskaluje, lubię ugryźć, ale robi to taktownie, nie można się też na to w jakikolwiek sposób obrażać, oczywiście mogło to zaboleć. Myślę, że Martinowi też troszeczkę sprzedają ludzie z boku informacje na temat Adriana, które nie są do końca potwierdzone, bo jeżeli wyrwiesz z kontekstu wywiad na przykład u żurnalisty i pokażesz mu tylko to, co jest w ten, no to możesz się przypierdolić do Adriana, ale jak przesłuchasz cały wywiad, w którym gloryfikuje KSW i w którym mówi o samych superlatywach, po czym przechodzi do kontrataku, bo chce uzyskać normalną sytuację, no to później się zastanawiasz, mówisz, ty, no nie dopierdolił. No tylko to trzeba przesłuchać wszystko. No sam doskonale wiesz, że ludzie mogą tak zmontować pewną rzecz, albo mogą wysłać taki content, że będzie problem z każdą awanturą z tego. Wiesz, jesteśmy dorosłymi ludźmi, oni są biznesmenami, my jesteśmy biznesmenami, jesteśmy sportowcami, obydwoje gdzieś. Jesteśmy cały czas wdzięczni Federacji KSW za to, że pomogła wypromować Adriana. Adrian też pomógł sobie, bo wygrywał te walki, daje fenomenalne pojedynki, może tego. Wszyscy się przypierdalają do tej walki z Saladinem, no ale tak naprawdę Saladin robił to samo co Adrian. I nie mówię o tym, że Saladin clinchował przez dwie rundy, bo to też robił. Wystarczy zobaczyć tą walkę. Więc wiesz, no oczywiście to była inna kategoria, można to wszystko powiedzieć tego, no ale to jest fenomenalny zawodnik, tak, to też prawda. No druga, ta walka, która teraz była, wyglądała jak wyglądała, no też pokazaliśmy, dlaczego tak to wyglądało i taki był game plan, ale to też jest game plan trenera, który doskonale wie, co robił i to się sprawdziło, tak, to się sprawdziło, wygrał tą walkę i wygrał przed czasem. Ludzie, o co chodzi? MMA, tak wygląda MMA, jest to grappling, efektywny, taktyczny, jest to świetny parter, jest do tego cała praca i tak dalej. No przecież jeżeli Adrian Bartosiński sprowadza Igora do parteru, trzyma go pod siatką, a Igor, który jest uważany za jednego z najlepszych zawodników tej kategorii wagowej, tak, nie może spod niego wyjść, to dlaczego się przypierdalamy do Adriana? No robi to, na co mu pozwala też przeciwnik i krótko, potem zachodzi za plecy, kombinuje. Oczywiście w trzeciej rundzie gdzieś Igor zobaczył, że ten nos tam nie gra, zaczął przeważać, w tego obalił, świetnie skontrował, świetny żółt, no ale no co robi dalej Adrian? W tej kryzysowej sytuacji mistrz poddaje swojego oponenta w fenomenalny sposób, dźwignął na jego firmówkę na nogę, którą podał jeszcze się Andrzeja. Jest to problem? Uważam, że nie jest problem, czego federacja też dowiodła, że dała mu bonus za tego, no bo komu miała dać. Mogła też dać może Michałowi Durińskiemu za salę Taczoka. Więc wiesz, no ja też po części troszeczkę uważam, że to jest zbyt to wszystko było, wiesz, rozhulane. Po prostu padły sobie jakieś słowa, była kontra, tak jak powiedziałeś, lawina. Gdzieś to się wszystko tam pomieszało, no ale po to jest to spotkanie. No, ja się cieszę, że tego. Dzisiaj rozmawiałem przed wywiadem z tobą, z Marcinem. Często ze sobą rozmawiałem w ostatnim czasie. Oczywiście pozdrawiam go. Jedziemy pospotkać, jedziemy porozmawiać. Wiesz, jak to się zakończy, tak jak powiedziałem. Możemy zakończyć to, że wyjdziemy szczęśliwi, będziemy zadowoleni wszyscy i oni, my, a możemy się może tak to poprowadzić ta rozmowa, że się pokłócimy i nie mieli na jakiś czas zawiesimy nasze w cudzysłowie rozmowy i tak dalej, i tak dalej. No to no wiesz, no tak wygląda w biznesie. To jest z tego. My walczymy o to, że wadzimy o większe pieniądze. Federacja walczy o pewne rzeczy, o których powiedział Marcin, które będzie chciał usankcjonować, żebyśmy mieli świetne relacje, jeśli chodzi. Zawodnik, federacja, reszta. Niedługo przyniesie czas, będziecie wszyscy o tym wiedzieć, kibicujcie. Może nagramy bloga z tych, jakby to powiedzieć, z tych naszych konfrontacji i tak dalej, i tak dalej. Nie, no żartuję, no gdzie. Ale powiem ci, no ja bym zapłacił pay per view za to, no. Szczerze, jakby tam... A więc po tym, jaki ja mam plan i po tym, jak co mamy, jak to wygląda, zapłacilibyście grubo. Naprawdę. Będzie ciekawie.
No, jeszcze też nie mogę się doczekać wyniku tej rozmowy, bo wiesz co, no tak naprawdę tak. No, ja czytałem trochę Twittera, czytałem trochę komentarzy u nas pod wywiadami różnymi, no bo przecież i Dawid się wypowiedział w tej kwestii i Bartosa wywiad przecież. No i Martin przecież u nas od tego się, no nie, że zaczęło, no tylko no jakby wypowiedź Martina była pierwszą wypowiedzią chyba na ten temat opublikowaną w kolejności, tak mi się wydaje. Ona chyba była pierwsza u ciebie, później poszła gdzieś chyba u Jara, a później był ten klatka po klatce, troszeczkę mocniejszy wywiad, o którym Martin mówił, że będzie, nie? Także no tak chyba wyglądało chronologicznie. Tak, to chyba było. No, czy zmierzam do tego, że no tak, no nie liczyłem tego na procenty, ale mniej więcej 90% internetu no stoi za Bartosem jednak. No nie da się ukryć, że tutaj stoi za Bartosem, no bo rozumieją, że walczył według zasad KSW, według zasad MMA, według Unified Rules. Wygrał przed czasem, na dystansie trzech rund, nawet nie doszło do rund mistrzowskich. Zdominował w pierwszych dwóch rundach, a przy zwrocie akcji wyszedł z niego zwycięsko, zakładając jako jedyny chyba dwie balachy na kolano jako jeden zawodnik. W historii KSW zgarnął bonus, trafił do 10 najlepszych akcji i tak naprawdę no tak ciężko się przyczepić, no bo tak po prostu racjonalnie na to patrząc, no bo tam też wiem, że jest wątek tego, nie do końca tylko tej walki, chociaż sporo osób uważa, że przebieg walki z Saladinem, zapowiedzi przed walką, a jej przebieg, to jest cały czas jeszcze ten koszt, który płaci cały czas jeszcze przy tej walce, że to się skumulowało trochę i to się połączyło ze sobą, natomiast na samym końcu, no to ten zero porażek, no dwa zwycięstwa, no nie wiem, znaczy inaczej, ja na przykład rozumiem to od tej strony, jakby dla KSW, jakby to było, ta druga walka to było za dużo i tak, nie dajemy main eventów już Bartosowi, walczy, nie wiem, w połowie karty, na małych galach, można go tak powiedzmy ukarać w cudzysłowie za to w ten sposób, no ale jakby pretensje mieć do stylu, no tak z Filem de Friesem, no to te Filowi de Friesa też zwolnić za styl walki, no nie wiem, no ja jestem po stronie jednak internetu, jeżeli chodzi o ocenę walki i jednak ja myślę, że Bartos to mógł mieć nawet z tyłu głowy, kiedyś zapytam go o to, bo nie miałem okazji, że w zasadzie w okolicznościach, w których on 7 tygodni przed walką z Andrzejem łamie nos, to jest pierwszy moment, w którym może nie wziąć walki. Drugi moment... 4 tygodnie, nie 7. A, 4 tygodnie. Łamie nos, to może rzucić walkę. To jest, czyli main event, no bo tak było. Potem jest, wypada Andrzej, więc w sumie to jest dobry moment, żeby zdjąć tę walkę, naprawić nos. Ale bierze walkę z rywalem, do którego nie przygotowywał się przez pełen... Jeszcze, Andrzej wypadnie dopiero w ostatniej fazie, czyli w piątek się to zdarzyło. Na początku tygodnia myśmy puszczali tą sytuację, a Igor tak naprawdę na raz minus skakuje, czyli na chyba tam 2 tygodnie, czy tam 10 dni tak naprawdę do tego, już tam nie pamiętam. Zgadzam się z tobą 100%, jest no wiele tych czynników, o których mówisz, to wszystko jak analizujesz, to jest prawda i tak to wygląda. Mi się wydaje, że to troszeczkę się ponakładało, to co powiedziałeś, czyli to, że gdzieś z tyłu głowy jest cały czas ta walka z Saladinem i ten obraz walki, który gdzieś dla niektórych był, można powiedzieć, podobnym teraz w tej walce. A były zapowiedzi zupełnie inaczej. Dopiero wszyscy zaczęli inaczej zmieniać kontekst, jak wyszło to, że Adrian był z tym nosem złamanym, wyszedł do tej walki i tak dalej. Potem Martin ma pretensje, żeby można zwracać uwagę, że tutaj są jednak takie kontuzje i tak jak Andrzej nie wychodzi się od tej sytuacji. No tylko wiesz, no jeżeli była taka kontuzja i do samego końca Andrzej był w tej grze, no to wiesz, no emocjonalnie i na pełnym gwizdku Adrian chciał wyjść i chciał walczyć, a uważam, że nawet chyba z Andrzejem miałby o wiele gorzej Adrian w tej sytuacji z tym złamanym nosem niż z Igorem. Ale no to już poczekamy sobie, zobaczymy jak to wygląda, bo tak naprawdę też chyba uważam, że troszeczkę ta gala miała w sobie troszeczkę napięcia. Ten cały zabieg z tym, że przekłada się walkę mojego Michała Michalskiego i Bartosza Leśka na początek. Te kordony policji, to wszystko, to napięcie, że coś się wydarzy, wiesz, i tak dalej, to było widać. Do tego dochodzą 3 kolejne walki ostatnio, bo gala nie, tego Robert kończy szybciutko, wszyscy zapowiadali na walkę, że będzie niesamowity pojedynek. No to wszyscy my też czekaliśmy. Ja też bym chciał zobaczyć Roberta i Patryka w walce dłuższej, tak, żeby zobaczyć ich to, co umieją, a umieją bardzo dużo, no ale no kurczę, no fenomenalnie kończy to
Robert, no krótko, no wiesz, no zrobił majstersztyk. Po czym dochodzi do walki, która uważam, że tutaj jest powodem tego całego, że ten co-main event, który miał być main eventem, który miał udźwignąć, to wszystko kończy się jak się kończy i jest, kurczę, wiesz, ja pierdolę, kurczę, za co my płacimy, w cudzysłowie, wiesz, nie, no to się tak szybko skończyło. To co, Arka wina, no, Artura wina, no po prostu tak się wydarzyło, no skończyło się za szybko, wszyscy mamy niedosyt, wszyscy już po dwóch walkach mają niedosyt, właściciele, wszyscy w koło i tak dalej, łącznie z nami, kibicami, z wami, dziennikarzami. Dochodzi do walki Adriana, która jest, tak jak powiedziałeś, jest pełnią MMA, no ale nie porywa. Ludzie są już wkurwieni, gwiżdżą, co dalej robi powody w stosunku do właścicieli, frustracja Maćka, inne rzeczy i wiesz, no i podejrzewam, że to było to koło, które potoczyło się w taki sposób, że mieliśmy tego, a potem no to już wiesz, no Twitter, nie Twitter, rozmowy, jeden wywiad, drugi, nakręcenie sytuacji, no i mamy burzę. No to prawda, wiesz, bo jak się na to spojrzy z boku, tak naprawdę to obie strony mają jakieś swoje racje, natomiast może tak być, że ten niedosyt z walki Roberta z Patrykiem, bo nie można tego inaczej nazwać, to i Artura z Arkiem, to był niedosyt. I wiesz, jakby masz taki moment, w którym dochodzisz do punktu kulminacyjnego, czyli do main eventu, no jednak chcesz, żeby jak tutaj nie zostały spełnione twoje oczekiwania, tu nie zostały spełnione twoje oczekiwania, no to liczysz na, a i też walka Kaspara Formelli też wiele osób jednak narzekało. No nie zrozumiało tych szaków, tej taktyki, nie doceniło, może nie zrozumiało, tylko nie doceniło i robi się taka kula śnieżna i chcesz w końcu, żeby ten main event był tym momentem, a tutaj jest, no jak jest, no bo też, co też wynika z kontuzji Bartosa, no ale pojedynek wygrywa i ja myślę, że on nawet, Bartos mógł, kończąc ten pojedynek, mógł myśleć, że go okrzyknął bohaterem, a zrobiono z niego winnego, no tak naprawdę trochę z całej sytuacji. Nie, wiesz co, i to co teraz mówisz, to ja to tak odbieram, to się tak działo. Pamiętajmy, mamy jedną walkę, która nie przyniosła tego, co oczekiwali. Druga, na którą były stawiane wszystkie możliwe rzeczy, nie dzieje się. Dochodzi do tej trzeciej walki, na tym Adrianie spoczął ten największy i najgorzej, taki największy ciężar uniesienia tego, żeby tych kibiców w cudzysłowie, wiesz, wnieść na te wyżyny tego MMA, że pokazali show, że tam będzie, wiesz, napierdalanka, cholera, że pokażą wszystko. No i Adrian robi to, co robi, robi to świetnie i MMA pokazuje pełną klasą, a kibic, widz tego nie oczekiwał. Zaczyna być frustracja jednych, drugich. Przeniosło się to wszystko na Adriana. Co z tego, że podał fenomenalny sposób. Ty to doceniasz. Ludzie wszyscy mówią, ja pierdolę, co to jest za talent. A wszyscy inni tego nie doceniają. I mamy duży problem, który jest spowodowany takim, a nie innym sytuacją. Potem kula, która leci dalej. Zaczyna się problem, zaczyna się wypowiadanie kilku rzeczy, które są mocne. I mamy gówno burzę tak naprawdę, bo taka jest prawda, bo ja uważam, że tutaj się nic nie tego. Oczywiście to spotkanie się przyda wszystkim i to na tym spotkaniu. O, chodź na chwileczkę, zobaczcie, przyszedł do mnie do domu, nie wiadomo dlaczego, nie? No, no proszę. Ustalamy gameplan na poniedziałek. Będą bici, cięci i solejni, to w tej kolejności. Wracamy do lat 90. dlatego. Akurat wylądował we Wrocławiu, więc przyjechał na kadę. Powiem ci tak, że to było chyba to wszystko tak się po prostu podziało, że do tego doszło, bo ta rozmowa się przyda. Ja uważam, że naprawdę, że Martin dobrze zrobił, że do takiego spotkania chce doprowadzić, bo mamy za przeproszeniem bardzo dużo rzeczy do wyrzucenia. Ja kiedyś tak mówiłem, że po kilku latach w różnych środowiskach, znajomościach i tak dalej pojawia się zła krew. I tą złą krew trzeba oczyścić. I ta zła krew jest teraz tutaj między nami i my musimy to oczyścić. I teraz to, co powiedziałem, jeżeli pójdzie w jedną stronę, wszyscy będą zadowoleni, będziemy mieli sielankową, oczywiście pewnie sielankowej nie będzie, ale będzie super atmosfera, która spowoduje to, że Adrian będzie jeszcze bardziej iluzji, federacja będzie miała świetnego zawodnika, który będzie promował ją w Europie nie tylko. Albo po prostu gdzieś nie będziemy, dojdziemy do tego, bo nie będziemy mieli tak różne zdania, które i federacja nie będzie w stanie do zaakceptowania i my nie będziemy w stanie do zaakceptowania. No ale to już niedługo się dowiecie, bo mogą te trwać bardzo długo te rozmowy, no bo jak ja przyniosę swoje lata 90. do tych rozmów, no to będzie długo. Słuchaj, Artur, to co, zrobimy tak, to ja sobie wezmę
kolę popcorn, przyjadę w poniedziałek pod biuro i poczekam tam na was i zrobimy na gorąco. Dam ci kruszyki od auta, żebyś sobie posiedział w aucie, bo to potrwa długo, odpalisz sobie dobrą muzykę, posiedzisz, popcornik tego, a wiesz, a może nawet będziemy coś nagramy z tego, żebyście też mieli tego, bo zapowiada się bardzo ciekawie i bardzo sensownie, ale też uważam, że konstruktywnie, bo jedna i druga strona na pewno się na tą rozmowę przygotuje, ale to jest za bardzo jest szukanie tego problemu. Uważam, że to nie jest tak duży problem. To, co powiedziałem, jest troszeczkę tej złej krwi, którą trzeba oczyścić i to jest dobry moment na to, żeby tak się stało. No, ja życzę, Artur, przede wszystkim, no bo tak naprawdę ja bym na samym końcu to jednak chciałbym, żebyście się dogadali, żebyście oczyścili atmosferę, żeby Adrian został w KSW, bo jest robota do zrobienia. Ja już jedną walkę straciliśmy, Gamrota z Parnasem, przez odejście. Ja już tego nie chcę, bo jest robota do zrobienia, jest Andrzej Grzebyk, jest Tomek Romanowski. No i na końcu ostatni wątek. Co ty sądzisz o takim pomyśle, bo mi to przyszło zupełnie przypadkiem, a to nie jest głupi pomysł. Mamet Khalidow, KSW 100. Mieliśmy to już na Narodowym. Borys Mańkowski, Mamet Khalidow, Catchweight. Jak to mówi Artur Ostaszewski, to się sprzeda. To jest dobre, kurczę. Powiem ci szczerze, że każdy ma swoje powiedzonko, więc muszę gdzieś dorzucić swoje. Ale wiesz co, no jest, ten temat trzeba wyjaśnić. Ewidentnie, tam nie ma o czym rozmawiać. Za dużo słów. Za dużo mocnych słów ze strony Tomka. Uważam, że zbyt mocnych i nieadekwatnych do danej sytuacji. Ale z drugiej strony on ma taki styl bycia i styl, więc te słowa są nie do przyjęcia i powinno do tego gdzieś tego, tylko tak, no takie wydarzenie, o którym powiedziałeś, czyli Epic, zasady Pride, Extra Fight, Main Event, bo nie może być inaczej. I wiesz, możemy się dogadywać, rozmawiać, wiesz, Martin pewnie tego chce, my musimy tego, wiesz, zawsze ta decyzja jest też po stronie Adriana i Dawida, żeby to jakoś zrobić. Z drugiej strony też Dawid chyba powiedział, znaczy Dawid, a Adrian też powiedział jedną bardzo ważną rzecz, niech najpierw ktoś coś wygra, tak? Więc zobaczymy, no wiesz, na pewno ten konflikt trzeba wyjaśnić, a najlepszy do wyjaśnienia jest klatka, a może wiesz, a może na fejmie, bo jak już to tak grubo poszło, to przerzucimy na fejm. Oczywiście żartuję, no zobaczymy, ja nie zamykam się przed niczym, wiesz, w żaden sposób, będzie pomysł. Będzie rzucone jakieś hasło, będą rozmowy, na pewno się do nich odniesiemy. Na razie nie mieliśmy żadnych takich sytuacji. Okej, no to czekałem w takim razie, tak jak powiedziałem. No mi się ten pomysł nawet, no sam go wymyśliłem sobie, to mi się podoba, wiadomo, walka z Mamedem, bo Mamed nie chce walczyć o pas, a taki extra fight, powrót do 7 lat temu mieliśmy taką walkę, czemu jej nie zrobić teraz? 3 rundy, 81-80 kilo, także myślę, że to byłoby niegłupie. Z Tomkiem Epic, to coś Martin wspomniał, nie pamiętam już w którym wywiadzie, że być może KSW 100 będzie też Epikiem jednocześnie, więc też taka to wchodzi w rachubę. No to już w ogóle jest już taki turbomix, że naprawdę grubo. A no jeszcze Igor Michaliczyn chce rewanż, no więc jakby ta kolejka jest tak długa, że nie możecie tego KSW uciec, no bo jest robota. Wiesz co, no nie, no spokojnie, no wiesz, mamy ze sobą te rozmowy, które mieliśmy. Wracając do Mameda, którego to serdecznie pozdrawiam, ostatnio pojeździliśmy z autem, wszystko sobie powiedzieliśmy, wiemy co jest, on zna moje zdanie. Umówiliśmy się, teraz będzie moim pilotem, będziemy wszędzie razem jeździć i ze mną czuł się najbardziej bezpiecznie, także tego, ja wiem jakie ma plany, wiesz, zobaczymy, no wiesz. Chcę też poczekać na to, co się wydarzy w lipcu. Też powiedziałeś, ja jestem też dumny z tego, że tak naprawdę w lutym, w marcu mam main event. Kwiecień, gdzie Francja nie mam. Teraz mam kolejne 3 main eventy z rzędu i nie wiem, czy nie będzie jeszcze dalej. Więc dla mnie, jako dla matchmakera i dla matchmakera, menadżera i grupy Arnos Fight Sport, to jest ogromna nobilitacja i mam świetnych zawodników, którzy robią bardzo dobrą robotę w Federacji KSW i z tego jestem dumny. Czasami jest, wiesz, trudne rozmowy, czasami są gorsze dni, jak to jest w życiu, jak to jest w związku, a taki związek jest między nami. Więc myślę, że wiesz, te pomysły, o których powiedziałeś, są naprawdę bardzo dobre. Wszystko zależy, czy mamy będzie chciał wrócić, czy będzie się chciał bić z małolatami.
Wiesz, no to wiesz, to wszystko zależy od tego. Wiadomo, że on jest osobą, która zawsze dostanie to, co będzie chciała, no bo tak naprawdę zasługuje na to i nie mam o czym rozmawiać. Ja nigdy w życiu tego nie będę, tego ja na jego walkach pokochałem MMA i dla mnie to jest ikona i ja mu powiedziałem otwarcie, że za przeproszenie spierdala i nie dostanę żadnej walki z moim zawodnikiem, bo ja nie chcę tego oglądać. I nie ma, niech on sobie tam idzie w ten boks i nie tam się tych Adamków, Wodarczyków i tam oprawia i nie sobie tam się z nimi leje i kręca tutaj na młodym sobie pole do popisu i do tego, żeby stawiali się drugim Mamedem Khalidowem i żeby byli takimi ikonami jak Michał Materla czy Mamed Khalidow i do tego dążę, żeby moi zawodnicy tak to takimi ikonami byli. Wiesz, Pawła Pawlaka walka z Damianem Janikowskim, ten też nam dużo odpowie, nie? No zobacz, mi się tam zrobiło tak ciasno w tej kategorii wagowej, że aż mnie głowa boli, nie? No bo nie dosyć, że Piotr Kuberski jest pierwszym pretendentem, to teraz mi Michał Michalski zrobił fenomenalną robotę i pchnie się po tym, no i zaczyna się tam robić kurwa kotłowanina. Sam nie wiem, co będzie, wiesz, Michał jest w gotowości, żeby powiedział to otwarcie, jest w gotowości, że w razie czego się coś wydarzy, wskoczy na zastępstwo, nie? Oby nie, no bo ja czekam na pojedynek Pawła i Damiana, no bo uważam, że Damian zrobił duży progres, a Paweł jest to Paweł, więc na pewno ten pojedynek będzie ekscytujący i na pewno ten pojedynek będzie pięciorundowy i myślę, że jak bym zawołał teraz Klinczera, to by powiedział, że tak i tak to będzie split decision. No tak, przecież wiadomo. No dobrze, Artur, w takim razie no, powodzenia w rozmowach, jednak żeby te lata 90. może za drzwiami lepiej zostaw. Czyli myślisz, że jak przyjdę, to mam to wszystko, co przyjdę z tym, zostawić za drzwiami, tak? Tak, tak, myślę, że nie, ja przede wszystkim jestem, ja przede wszystkim jestem super spokojny o to, w jakim tonie ta rozmowa. Czy też, Mariusz, żona mi się pyta, czy jak długo to będzie trwało, bo czy możemy kawę zrobić, Nie ma problemu, nie ma problemu. Nie, spokojnie. Kończymy. Spokojnie. Dziękuję bardzo. Chodź tutaj na chwilę, Klinczer. Czekaj, bo Klinczera zawołam, żeby przekazał coś widzom. No powiedz. Panom i nie panom. Hejterom wiadomo co. Pokaż sługę z liderem. Nie będziemy tego robić w taki sposób, jak mój kumpel z Poznania, także spokojnie, ale pozdrawiamy wszystkich. No i co, oczekujcie tego, co się niedługo będzie. My jedziemy z Adiankiem. No, piosenka była, wszystko się może zdarzyć. Adian przyjechał teraz na rozmowy do ojca, żeby to wszystko przygotować i zrobić dobry game plan pod nasze podobności. Na drugiej minucie, no jedziemy za chwileczkę, bo będziemy się wykopać kilka historii, żeby było tak jak sami swoim pamiętasz jak było? Sprawiedliwość sprawiedliwością, ale zawsze ona musi być po naszej stronie. No żeby nie wyjdzie zaraz na to, że game plan na rozmowę w KSW będzie dłużej trwał niż na Parnasa. Nie, że game plan ma być na rozmowę w KSW dłużej niż na Parnasa, wiesz? Może tak być. Może być. Nie, spokojnie, wiesz, naprawdę za dużo to jest to rozmutane, wiesz, Mati też jest rozsądnym człowiekiem, my tak samo, myślę, że wszyscy jesteśmy w stanie się dogadać, ale no, to pokaże najbliższe dni, ale no kurczę, wiesz, tak jak ci powiedziałem, to jest tylko po naszej stronie, jak te rozmowy pójdą. Okej. Okay. No dobrze, to co, na pewno tyle ode mnie. Życzę w takim razie udanej gali Babilon w Nowym Targu, udanych rozmów. No i co, i jak dobrze wszystko pójdzie, no to widzimy się w poniedziałek. No. Synek, powiedz dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrów kibiców MMA. Pozdrawiam. No, ale kogo? Kibiców. No, dobrze. Dziękuję ci, Mariuszku, dziękuję wam wszystkim. Dzisiaj Boże Ciało, jutro mamy weekend, zaczynamy z Federacją Babilon. Zapraszam was wszystkich do telewizji Polsat. No, a w poniedziałek zapraszam na live'a do Adriana, bo będzie się działo. Dzięki wielkie. Będziemy kręcić vloga? Adrian, będziemy kręcić vloga z tego wydarzenia? Z rozmów? To mi się sprzedało. Dzięki wielkie. Również pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Hej.